Pierwszy projekt w nowym roku 2022. Zaczynam właśnie tu. W sumie to opowiem, jak to się stało, że znalazłem się na tym śmietniku. Udało mi się znaleźć kolejną ścianę, którą mogłem legalnie pomalować. Miejsce zacne. Była to nowo wybudowana hala w Częstochowie, a powierzchnia, jaką miałem do dyspozycji, była przeogromna. Były to cztery ściany, każda o szerokości 6 metrów. Nigdy wcześniej nie malowałem na taką skalę. Mogłem namalować, co tylko mi się podoba, więc poświęciłem parę dni na przemyślenie samego pomysłu. Parę miesięcy wstecz, spacerując po Krakowie, natrafiłem na mural MCT, który to mocno wrył mi się w pamięć. Uznałem, że to będzie idealna inspiracja. Wiedziałem, że czasu na samo malowanie będę miał niewiele, bo planowaliśmy zamknąć się w jeden weekend. Nie mogłem sobie pozwolić na zbyt wiele detali, ani na bardzo skomplikowane kształty. Ostatnio bardzo przyjemnie maluje mi się chmury, więc postawiłem na samolot lecący między kominami. Wiedziałem, że same chmury i dym w kontraście czerni i bieli powinny wyglądać na tyle efektownie, że sama kompozycja na ścianie będzie ciekawa, a sama praca powinna pójść szybko. Zeskanowałem szkic, dokręcając go już w programie graficznym. Na początku chciałem zrobić kreskówkowy samolocik, tak jak z tej bajki Łap gołębia, jednak cały czas coś mi nie leżało. Po chwili zmieniłem to na rysunek bardziej przypominający prawdziwy samolot. Cały czas trzymają się mnie morskie klimaty, więc umieściłem po boku zamiast standardowego okienka bulaj i dodałem parę mew. Mając gotowy projekt, ruszyłem w trasę. W piątek byłem dopiero pod wieczór, więc jedyne co udało nam się zrobić, to przygotować ściany podkładem pod malowanie. To jest Roman, będzie razem ze mną ciężko pracował przez kolejne dwa dni. W sobotę zaczęliśmy od samego rana. Plan był taki, by zrobić rozrys zrzutnika. Jednak mieliśmy tylko do dyspozycji taki konferencyjny, który za bardzo się nie nadawał na wielkoformatowe projekty artystyczne. Udało nam się rozmieścić projekt po całości ściany, jednak obraz był mocno rozmazany. Trzeba było rzeźbić. Cały dzień spędziliśmy gapiąc się w ścianę. Czasem na podłodze, drabinie czy rusztowaniu. Mieliśmy tylko jedną dłuższą przerwę na zaopatrzenie się w dodatkową ilość farby w sklepie. Po paru kryzysach i pytaniach, po cholery my to w ogóle robimy, udało nam się zrobić cały rozrys, a nawet już co nieco wypełnić. W niedzielę nie chciało nam się w ogóle wstawać. Mimo tego wszystko szło zgodnie z planem. Miałem cały dzień na dopracowanie samolotu i mew, a Roman dalej wypełniał chmury. Ostatecznie byliśmy bardzo zadowoleni z efektu końcowego i uważam, że było warto. Nara.